Nie rozróżnią między pielgrzymką a chodem olimpijskim, ja? No tak, no nie rozróżniać. To znaczy, jak się idzie w pielgrzymce, to wolno odrywać nogi od ziemi. Wolno. Jeru, nie, no to dobrze. To No. jak wolno, no to w porządku. To, no to jest ułatwienie. No, no nareszcie, no teraz to jo ida. Ty, Beci, halo, halo, Beci, halo! Jeszcze nie wypijesz piwa! Beci! Co? Czekajcie, no! Ej! Tak mi uciekocie te. Co jest? Patrz, jaką mam chłopie do ciebie ekstra propozycja. Patrz, pielgrzymka do Lourdes, rozumiesz, metalik, prawienówka, w bardzo atrakcyjnej cenie. Patrz, tu jest napisane 2000 zł, a ja ci te miejsce dom za 200. Ty. To nie jest pielgrzymka do Lourdes, tylko tygodniowy pobyt w Costa Brava, widzisz? No i co z tego? Co z tego? To właśnie to z tego, że Costa Brava jest skreślona, a wpisane Lourdes. O! No właśnie, ale za to jak tanio. Ale Costa Brava to nie jest to samo. No właśnie, no bo to jest lurt. Jaki lurt? Jak mówię ci, że lurt to co innego, a Costa Brava też co innego. No ja, bo to jest lurt, rozumiesz? I no, że Costa są takie niskie, że wszyscy biją brawa, rozumiesz? Ty, Gerard, komu ty chcesz ciemnotę wcisnąć? Może ja ci zaraz wcisnę kolumnę Zygmunta, wiesz? Ty, Costa Brava to jest taka miejscowość, która ona się znajduje w... No właśnie, ona się znajduje. Chłopie, są niebie, że fanzolisz, bo to jest właśnie miejscowość, a kraj ta miejscowość się znajduje. Jak nie w Lourdes? Co? Ale Lourdes się pisze inaczej, rozumiesz? No właśnie, no właśnie, bo to jest te drugie Lourdes. Jakie drugie? No drugie, te tońsze. A co ty myślisz, że jo hajera przodowego na ręcie będę naciągnął na te drogie Lourdes? Chłopie, to też jest Lourdes, rozumiesz? I no, że te drugie Lourdes, te też metalik, też prawienówka, i no, że tońsze ze zniżką, to co, jak? Gerard, bardzo dobrze, no nie teraz, wiesz? Chłopie, jo teraz to ją muszę trenować, wiesz? Tak. Teraz nie stać mnie nawet na to, żeby na te tanie lurki iść. Dobra. Słuchaj, Bersik, to jakbyś zmienił zdanie, wiesz? Albo byś się już wytrenował, to ja czekam na ciebie u Alojza. Tak. Do widzenia, Gerard. Mogę odrywać nogi. Dobrze. Niesamowite. Ale fancjonek. A, witamy! Cii. Co? Jest pan dworniuk. Jest, a co? Cicho, bo wie pan co, jest taka sytuacja. Pomyliłem odcinki z renty. I jakby pan te odcinki, ale po cichu zamienił i mi przyniósł, wie pan? No dobrze, ale po cichu. Dobrze, a, tu się czaić! No nie. Chcesz zamordować biednego Bercika, ale bych cię namierzył. Bercik, co ty znowu wyprawiasz? To, na co się zasłużył. Nie. A co chcesz zrobić? Cicho, idź przede mną. Idź przede mną. Bercik, tylko spokojnie. Ale niech pan nie krzyczy na niego, przecież ja zrobię wszystko i byda grzeczny. No przecież nie ma żadnego problemu. Jasne. Nie? To co? Taki grzeczny, patrz. Przyznasz się nawet do tego, że się rabował staruszki, tak? Przyznam. Ale oczywiście, że się przyznam. Ja się panu przyznam do wszystkiego. No, i zrobię wszystko, co pan będzie chciał. I bardzo dobrze. Dziko. Zbyszek, wiążymy go. Czymę i nogi wyraz. Ja go nie będę wiązał. Spada. Dawaj, będziesz go wiązał, ty. Ręce z tyłu. Już. Proszę bardzo, ale przecież pan mnie może związać, nie? Przecież ja to lubię, jak pan mnie wiąże. I pan się też to umie zrobić, nie? Przecież pan lubi mnie wiązać. Ja ci się pan... Nie, było gadać? Było? Jak to się gadało w wojsku, jak ci do Ancla brali? Było gadać? O właśnie, było gadać. Dobra, powrócę się, czekaj no. Powiedz A! A czekaj! Teraz A! Dobra, przyjmij mu czopka, bo musimy mieć szacunek do orzełka. Zaraz, Becik. Ale... Becik, nie tak można. Idź przede mną, proszę. Teraz ruchy. Tu. Lygiej. Co? I co? Teraz ci żadnie w pysku, co? Aleś wleciał, widzisz? I warto to rabować biednego Bercika? Warto rabować biednego Bercika? Przecież chłopie, ja nie mu wcale tyle pieniędzy, żebyś mnie musiał rabować. No, jasne. Jakbyś był porządny facetem, to byś nie mamrotał coś tam, no byś godał wyraźnie i głośno, no. Lecisz, chodź. Leżeć tu! Giberum go przycisna. Gizda. Leż tu i ani ruch! Mumy go. Ty, Becik, ale wiesz co? Teraz to żeś przegiął. Co? No tak, miałeś iść na pielgrzymkę, a nie napadać i wiązać listonoszów. No, zapomniałeś? No jak tak można związać człowieka? No jak tak można, Becik? No. Jakiego człowieka? Przecież to jest bandyta, coś to. Nie czytał, że w Szopienicach listonosz napadał na staruszki? Co? Napadał na staruszki? No co? A masz na to dowód? Zaraz znajdziemy, czekaj. Poczekaj, zrobimy mu kipisz.
Czego się... A co to jest? Ha! Czekaj! Gaz! Gaz! Widzisz? A to? Co? To, patrz! A co to jest? No kasa! Widzisz, a żeś nie wierzył, a... No to, Becik, no to w takim razie chodźmy na policję. Może, czekaj, nie miałem za co urodzin zrobić. No to teraz już mam. Becik, ale przecież to nie są twoje pieniądze, to są pieniądze tych zamordowanych staruszek, czy jak ich tam nazywasz? No? Jakie tam staruszek, no nie, nie, to jest, to są pieniądze z przestępstwa, rozumiesz? A ja zapobiegł temu przestępstwu, że zlokalizował i zaaresztował, że tu bandziora i mi się należy 10% jego rabunku zgodnie z prawem. Kurczę blady, jak ja się czuję, jak jakiś Rutkowski albo inny detektyw, Megre. Becik, poczekaj. Idziemy do Alojza, ale stawią wszystkim. Dobrze. Ale poczekaj, a co z twoim pielgrzymkowym biznesem, co? Tam widzisz, że ja bez tego biznesu też doszło do wielkiej forsy. Zbyszek, idziemy do Alojza. Chodź, Zbyszek, szybko! To jeszcze raz, Berci. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No, dziękuję nie. Bardzo! Wszystkiego najlepszego. Bercik, a jak będziesz chciał iść na ta twoja pielgrzymka, wiesz, no, to ja mam w doma taką samoczynną bieżnię, wiesz? Idziesz i się modlisz, a Częstochowa do ciebie sama przyłazi, rozumiesz? Ty, Gerard, co ty fanzolisz? Chyba Lurd nie ma to tamto. Lurd, Częstochowa, piekary, egal, wszystkiego dobrego, wiesz? Bercik, co? Byście już wypili 15 piw, lodź dalej. No pewnie, że lodź! Ja, 15 piw! Tope, to jest niemożliwe. Ja nie mógł wypić 15 piw. Nie ty! Łoni wypili 15. Ciebie mam osobno, tyś wypił 12. A, no to się zgadza. No zdrowie Bersika. No. Dziękuję bardzo. No. Moje zdrowie. Co się tu dzieje? A co się tu dzieje? Co? No, nic się nie dzieje. Ajdzie, Jarunie, ty z tym bandytą. Niech się pan nie obawił. W moim towarzystwie nic panu nie grozi. Ja wiem, ja się przy pani nikogo nie boję. Nawet tego psychopaty się przy pani nie boję. No. Adzia, ten facet zamordował 15 staruszek i ukradł im renty. Ja, to. I przez to, żeście go związali w ciepli, mnie do łóżka. Ale macie fajne pomysły i pajeli, to już fajnie było, co? No Andzia, ten facet jest bardzo niebezpieczny. My u niego w torbie znodli pieniądze i gaz. O, no i co pan na to, panie morderczy listonoszu? No co, czy to jest takie dziwne, że listonosz ma w torbie pieniądze? Przecież jo renty nosza i emerytury. Tak? Pan z renty, a schodzi pan z rejonu, to skąd te pieniądze w tej torbie? Bo Karlikowej nie było w domu, stąd pieniądze. Jarunie, u niej przepiją całą emeryturę, ona nie będzie miała za co żyć. Tak? A ten gaz to co? Gaz? Tak. Gaz do samoobrony, jak każdy listonosz. Przecież ja się muszę bronić. Tylko, że niestety przed niektórymi psychopatami się nie da obronić. Bercik, to wszystko jest prawda? To wszystko jest prawda! Andzia? Dawaj ta kasa, w tej chwili! Andzia, nie denerwuj się! Ja się muszę denerwować, bo on mnie tak denerwuje, mnie wszystko denerwuje! Dawaj te pieniądze! Dawaj w tej chwili, bo jak ci pista jedna, niech pan rachuje! A ta różnica, coście przepieli, to ty zapłacisz z własnej renty, ty łoszkubie jeden! Ale Andzia, ja chciał ino założyć jako, rozumiesz, agencja turystyki pielgrzymkowej, długi marsz, no! Ja zaraz zrobię krótki, a to jest świetny marsz do domu, bo w tej chwili... Zaś nie wyszło, no. W tej chwili! Żeśmy się napili, no to nasze!